Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Gawenda, jestem dziennikarzem Inwestorzy TV. Dziś kolejny cykl z naszych debat. Dziś będziemy rozmawiać o REIT-ach, o nowej formule, nowym wehikule inwestycyjnym. Z nami dzisiaj uczestnikami naszej debaty są pan Kuba Karliński, Macmillan spółka z o.o., pan Marcin Juszczyk, członek zarządu Capital Park. Pan Przemysław Andrzejak, prezes zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pan Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego w domu inwestycyjnym Xelion. I pan Maciej Jacenko, dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Haitong Bank S.A. Dzień dobry, witam. Panowie, toczy się obecnie w mediach, a właściwie zaczyna się toczyć taka debata o REIT-ach. Jak się tak spojrzy szerzej na tą debatę, to wyciągnąć można taki bardzo ogólny wniosek. A właściwie, jakbym tak to pozbierał, to taki wspólny mianownik. To jest nowa formuła inwestycyjna, nowy wehikuł inwestycyjny, który, i tutaj to się pojawia chyba najczęściej we wszystkich możliwych artykułach i doniesieniach, ma zapewnić nam, albo ma być ciekawą alternatywą, pozwalającą nam w przyszłości zarobić na nasze emerytury. Takie informacje się pojawiają. A zanim do tego dojdziemy i odpowiemy sobie na pytanie, jak to jest z tymi REIT-ami, czy one rzeczywiście są taką ciekawą alternatywą, pozbawioną ryzyk, trochę lepiej rozwiązaną pod względem podatkowym, bo tutaj też jest to dosyć ciekawe, to chciałbym jednak na samym początku, żebyśmy określili, czym te REIT-y są. I tutaj może zacząłbym od pana Marcina Juszczyka, Capital Park. Chciałbym pana zapytać o pana definicję REIT-u. Jak to wygląda? Bo z tymi REIT-ami to jest różnie. To jest nowe rozwiązanie w Polsce, a jednak na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych już ponad 50 lat historii, tradycji. No i te REIT-y to różne też są. Jak to jest według pana? REIT-y są wehikułami pośredniego inwestowania w nieruchomości. Tak można fachowo, czy mniej lub bardziej fachowo określić. Natomiast na czym to polega w praktyce? Polega to na tym, że każdy z nas może sobie kupić kawałek galerii Mokotów. Nie mógłby tego zrobić sam, bo po prostu jest bariera kapitałowa, która uniemożliwia indywidualnemu klientowi, chyba że jest ekstremalnie bogaty, ale raczej nie należy do częstych zjawisk, kupić właśnie kawałek na przykład galerii handlowej czy kawałek dobrego biurowca. Natomiast za pośrednictwem REIT-u będzie taka inwestycja możliwa i ona będzie podobnie opodatkowana, jak opodatkowana jest inwestycja dokonana bezpośrednio przez indywidualnego inwestora. Więc celem wprowadzenia REIT-ów jest umożliwienie indywidualnym inwestorom, a nie tylko indywidualnym, również instytucjom, inwestowania w nieruchomości na warunkach nie gorszych niż mogliby to zrobić oni sami inwestując bezpośrednio. I wyrównanie takich szans pomiędzy inwestorami instytucjonalnymi, dla których te bariery kapitałowe nie są tak istotne, z szansami inwestorów indywidualnych, dla których ta bariera kapitałowa rzeczywiście istnieje. Mogę powiedzieć z naszego podwórka, z naszej działalności. Jesteśmy właścicielem obiektu Royal Milanów, który stał się taką destynacją, można powiedzieć, dla nie tylko mieszkańców miasteczka Wilanów warszawskiego, którzy spędzają mnóstwo czasu wieczorami i cieszą się z tych wszystkich atrakcji, które tam przygotowujemy wokół tego obiektu. Ci mieszkańcy czasami pytają nas, czy mogą sobie kupić kawałek Royal Wilanów. No, Royal Wilanów nie jest na sprzedaż na lokale, prawda? Nie można go kupić tak jak mieszkania w bloku. Można natomiast zainwestować z nami za pośrednictwem akcji Capital Park, być właścicielami takiego obiektu. Co dają jeszcze REIT-y i na czym jakby istota ich polega? Polega na tym, że o ile kupując mieszkanie na wynajem inwestor indywidualny musi się sam martwić o to zarządzanie mieszkaniem, a jak zbuduje się pewną skalę, no to już zarządzanie takim portfelem mieszkań zaczyna być dosyć pracochłonne. O tyle akurat w przypadku REIT-ów można to zarządzanie powierzyć fachowcom, którzy od lat zajmują się tym biznesem, mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę i zrobią to niejednokrotnie lepiej niż samemu człowiek jest w stanie, nie zajmujący się tym na co dzień, taką inwestycję poprowadzić.
Jest troszkę tak, że Polacy, właśnie tak wychodzi z badań, że Polacy bardzo przywiązują dużą wagę do nieruchomości jako formy inwestycji. O wiele lepszą niż rynek akcji. Widać to teraz, szczególnie kiedy mamy rekordowo niskie stopy procentowe, no to przekłada się to na dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości. Jak to jest w kontekście REIT-ów? To pytanie kieruję do pana Kuby Karyńskiego. Jak to jest? Czy REIT-y to naprawdę jest dobra forma inwestowania? Tak patrząc historycznie, gdyby mógł pan na przykład powiedzieć, jak tutaj się kształtowały stopy zwrotu ewentualnie? Czy jak to mogło tutaj wyglądać? Naprawdę odpowiadając na pytanie o stopy zwrotu, to chyba przerzucę piłeczkę na drugą stronę tego panelu do panów, którzy mają większe zaplecze analityczne. Natomiast mogę powiedzieć, że pytanie, czy REIT to jest dobra forma inwestowania w nieruchomości. U nas czy jest dobra, to zobaczymy, bo te dyskusje cały czas się toczą i dotychczas mamy kilka funduszy, które inwestują, ale które są jakby zostały zarejestrowane za granicą i widzimy, że te inwestycje na dużą skalę dobrze sobie radzą. Natomiast to jest część dużej grupy kapitałowej i te wyniki faktycznie są spektakularne. Natomiast z punktu widzenia indywidualnego inwestora, indywidualnego Kowalskiego, duże zainteresowanie nieruchomościami ono towarzyszy nam od zawsze i akurat niskie stopy procentowe, tak jak pan powiedział, plus brak alternatyw takich, które są, nazwijmy to, w miarę obciążone mniejszym ryzykiem, przyciągną do nieruchomości ogromną rzeszę inwestorów i kupujących i brak takiej alternatywy i brak opcji do zainwestowania w jakieś w coś innego niż nieruchomość, co nie będzie pozbawione ryzyka, skutkuje tym, że nieruchomości cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale cieszą się dużym zainteresowaniem te nieruchomości, na które taki Kowalski może sobie pozwolić, czytaj mieszkanie, ewentualnie może jakiś trochę większy apartament, może jakiś portfel kilku czy więcej mieszkań, jeżeli ma tych pieniędzy trochę więcej. Natomiast na te naprawdę duże nieruchomości, liczone nie w milionach, w dziesiątkach czy setkach milionów złotych, no to niewiele osób będzie w stanie sobie pozwolić. I tutaj taki wehikuł, myślę, że będzie bardzo fajnym, bardzo potencjalnie ciekawym i atrakcyjnym sposobem na to, czy platformą do tego, żeby w takie nieruchomości inwestować. Chociaż oczywiście pojawia się pytanie, jaki będzie finalnie kształt regulacji, bo tego jeszcze cały czas nie wiemy. Nie wiemy, jak będzie wyglądała, jaka polityka, czy w jakiego rodzaju nieruchomości będą mogły inwestować. Mówi się ostatnio, że będą nie tylko nieruchomości komercyjne, ale mieszkaniowe jednak również. Natomiast cały czas jakby to nie jest pewne i pewnie nie będzie pewne do momentu, kiedy to wejdzie w życie. No i kolejne pytanie, które należy sobie zadać, to jest pytanie finalnie o opodatkowanie. Dlatego, że podatek na poziomie, brak podatku dochodowego w sytuacji dystrybucji określonego procentu dochodów generowanych czy zysków generowanych co roku, to jest idea bardzo szczytna i bardzo fajna i bardzo pozytywna. Natomiast to oczywiście wiadomo, że będą podatki płacić ci, którzy będą obdarowani tymi dywidendami i zyskami, które będą wypłacane z funduszy. Fundusze jednocześnie nie będą w stanie skalować, zbierać kapitału na to, żeby kolejnych inwestycji dokonywać. Na drugiej stronie pytanie, czy 8,5% podatku, jaki jest jakby zaplanowany wstęp, czy jak mi się mówi pod kątem nieruchomości tych, które mają w REIT-ach być. Nie mam do końca przekonania, czy to jest bardziej szum medialny, czy to finalnie będzie gdzieś faktycznie tak wyglądało w sytuacji, gdzie budżetowi zawsze brakuje pieniędzy na bieżące potrzeby i pokusa, żeby sięgnąć po te różne filary emerytalne, które są budowane przez lata, kiedy potrzeba natychmiast pieniędzy, żeby sfinansować potrzeby budżetowe tu i teraz, jest zawsze dużo. Zanim przejdziemy do poruszonej przez pana kwestii opodatkowania, która jest tutaj chyba kluczowa wręcz, to chciałbym jeszcze wrócić do tych wyników REIT-ów historycznych. Tutaj chciałbym zadać pytanie do pana Kamila Cisowskiego, który już widzę. Znaczy, jeżeli chodzi o historyczne wyniki REIT-ów, wiele zależy od tego, na jakie państwo spojrzymy. No nie jest pewnie tajemnicą, to dla wszystkich powinno być intuicyjne, że w tych krajach, gdzie rynek nieruchomości w ostatnim czasie rozwijał się bardziej dynamicznie, te stopy zwrotu były wyższe. Myślę tutaj o takich państwach, które są zwykle poza jakby spektrum naszych zainteresowań, chociażby Australia czy Kanada. Z kolei w Europie mamy taką sytuację, że w wielu krajach te REIT-y wchodziły w
2007 roku. Tutaj z kolei, jak wiadomo, nie był to najbardziej niefortunny moment, więc odnosząc się do tego najważniejszego rynku, który stanowi większość elitów na świecie, czyli Stanów Zjednoczonych, te stopy zwrotu wydaje mi się, że mogą być uznane za atrakcyjne. One mieszczą się w górnych granicach rocznej jednocyfrowej stopy zwrotu, czyli w zależności od tego, jakie to były elity, bo tych kategorii też jest tam wiele, długoterminowo byliśmy w stanie uzyskiwać stopę zwrotu na poziomie 7-9%, z czego oczywiście część była właśnie wypłacana dużo w formie dywidend. Natomiast też w woli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych elity przeżywały taką swoją wielką świetność w pierwszej fazie swojego istnienia. One weszły na rynek w latach 60. i rzeczywiście te stopy zwrotu były przez pierwsze dekady bardzo atrakcyjne, natomiast no, jeżeli spojrzymy na ostatnich 20 lat czy 15 lat, no to tutaj szala się przeważa na stronę akcji i rzeczywiście REIT-y jako sektor nie zachowywały się aż tak dobrze jak chociażby powiedzmy indeks S&P 500. Jeżeli spojrzymy, albo będziemy starali się wysnuć jakieś dalej idące wnioski dotyczące tego, jak właśnie REIT-y mogą zachowywać się w najbliższej przyszłości, zachowywać w sensie jakich zysków, jakich wyników możemy się po nich spodziewać, to czego moglibyśmy się spodziewać? To pytanie właśnie chciałbym skierować do pana Macieja Jędrzejczyka. To jest trudne pytanie i ja może na nie naokoło bardzo bym spróbował odpowiedzieć. Bo tutaj przeszliśmy bardzo szybko do pewnego meritum, a prześliznęliśmy się przez jeszcze próbę jakby intelektualnego ogarnięcia, czym te REIT-y są w zasadzie i czemu one mają służyć. Ja tutaj może cofnę się odrobinę i pokuszę się o jakąś małą próbę syntezy, bo REIT-y w swojej idei ma to być jakiś, nazwijmy to, nowy produkt inwestycyjny notowany na giełdzie. Są to formalnie spółki akcyjne, które są notowane na giełdzie, dzięki którym stosowny przeciętny inwestor zyskuje dostęp do nowej klasy aktywów, do której, jak też to już padało przed chwilą, takiego dostępu wcześniej nie miał. Czyli obrazowo na to patrząc, do tej pory inwestor na warszawskiej giełdzie mógł inwestować w nieruchomości przede wszystkim poprzez inwestycje w deweloperach nieruchomościowych, czy to mieszkaniowych, czy to komercyjnych, ale bardzo niewielka część z nich miała w swoich portfelach, czy na swoich bilansach istniejące nieruchomości, które pracowały, które były wynajmowane. Z reguły to było tak, że deweloper stawiał nieruchomość, sprzedawał, kapitał dystrybuował w formie dywidendy, bądź też reinwestował w nowe nieruchomości. Natomiast w praktyce na polskim rynku ten cały krąg dużych nieruchomości, przede wszystkim komercyjnych, dla zwykłego inwestora był i ciągle jest w ogromnym stopniu zamknięty. Mówi się, że na polskim rynku nieruchomości komercyjnych około 90% to są transakcje zawierane przez kapitał zagraniczny, zachodni, tutaj głównie wymienia się inwestorów ze Stanów Zjednoczonych czy z Niemiec. I wprowadzenie REIT-ów na rynek jako produkt ma ten, można powiedzieć, kanał udrożnić, to znaczy sprawić, że każdy inwestor, który ma dostęp do ma rachunek maklerski, będzie sobie mógł, jak tu wcześniej padło, kawałek wybranej nieruchomości, której właściciel będzie notowany na giełdzie, sobie kupić. I co jest ważne w tych REIT-ach, to jest to, że ich ideą nie jest pomnażanie majątku jako takiego, tylko dystrybuowanie zysków z użytkowania tych nieruchomości. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś REIT, który jest właścicielem, jest dedykowany na przykład do centrów handlowych, jak to padło, ma na terenie Polski 5, 10, 15 różnych centrów handlowych, wszystkie są wynajęte, wszystkie pracują, czerpie z tego pożytki i w ramach
ograniczeń prawnych każdy REIT jest zobligowany do tego, żeby około 90% swoich zysków dystrybuować w formie dywidendy. To pokazuje, że my jako akcjonariusz takiego REIT-a czerpiemy korzyści właśnie przede wszystkim z wynajmu tych nieruchomości. Naszym celem jako inwestora powinno być z jednej strony oczywiście szukanie dostępu, możliwości do uczestniczenia w takiej klasie aktywów, a z drugiej strony nastawienie się na to, że naszym zyskiem będą te dywidendy i relacja tych dywidend do wartości naszej inwestycji powinien w ogromnym stopniu decydować o tym, jakich my zysków się spodziewamy. Także odpowiadając na to pytanie, czego się możemy spodziewać w przyszłości, myślę, że trzeba patrzeć właśnie przez tę optykę na REIT-y. To znaczy, że naszym głównym celem inwestycyjnym powinno być dywersyfikacja własnego portfela, zainwestowanie go kawałek w istniejące nieruchomości, w takie, do których dostępu nigdy inaczej byśmy nie mieli. I nasze korzyści będą finansowe, polegały przede wszystkim na tym, że do nas będzie dystrybuowana istotna część tych zysków, które dane nieruchomości wypracowują. A drugi komponent zysku, o którym ty możemy mówić, czyli wzrost wartości akcji samego rynku, no to jest to oczywiście zupełnie inna dyskusja, bo to już jest pochodną bardzo wielu czynników, z czynników makroekonomicznych, sentymentu rynkowego, giełdowego, gry podaży i popytu, atrakcyjności danej klasy wśród inwestorów. Natomiast jeżeli sobie wyobrazimy, że zainwestowaliśmy w taki REIT w jakimś punkcie zero, trzymamy przez bardzo długi czas akcje, REIT działa poprawnie, czyli przez cały czas efektywnie nieruchomości są wynajęte po w miarę stałych cenach, to my się możemy spodziewać w długim horyzoncie czasowym stałego strumienia dywidend do nas płynącego. Jeżeli nawet kurs akcji to będzie z Rosji spadł, to te korzyści do nas będą w stałym stopniu płynęły. No i oczywiście do tego dochodzi druga zmienna, jeżeli będziemy skuszeni tym, żeby nie wiem, sprzedać akcje, bo są drogie, to rzeczywiście możemy to zrobić, ale z drugiej strony, jak ich cena spadnie, to możemy dokupić, bo wtedy ten tak zwany dividend yield będzie bardzo wysoki, więc hipotetycznie można powiedzieć, że ten arbitraż będzie ciągle działał. Ja bym się osobiście nie spodziewał tutaj jakichś ogromnych zmian na kursie akcji samego REIT-a, gdyż jego ideą powinno być patrzenie przez pryzmat samych dywidend. Oczywiście ten model możemy rozszerzać i się zastanawiać nad tym, czy ideą REIT-a na przykład jest to, żeby ten portfel nieruchomości zwiększać, bo takie sytuacje też sobie możemy wyobrazić. Natomiast w momencie, w którym REIT musi zadeklarować, że cały swój zysk praktycznie wypłaca w formie dywidendy, to musiałby ciągle podwyższać kapitał, żeby kupować kolejne nieruchomości. To jest ten element, który sprawia, że jakby wartość akcji danego REIT-a może istotnie rosnąć. To już podejrzewam, że poszczególne spółki, jak będą wchodziły na giełdę, tę swoją politykę inwestycyjną i strategię będą określały. Na tej podstawie będzie można też powiedzieć, czy ja inwestuję w REIT, bo chcę dostawać tylko dywidendy, czy inwestuję w ten REIT, bo wierzę w to, że w drugim okresie jego wartość, również jako wartość akcji, będzie istotnie rosła. Jeśli mogę jeszcze coś dodać do tych zwrotów i do tego, co mówił też Maciek wcześniej na temat charakterystyki tego instrumentu finansowego, jakim jest akcja REIT-a. Więc akcja REIT-a, można powiedzieć, w pewnym sensie jest czymś podobnym do akcji i czymś podobnym do obligacji, prawda? Bo ma stałą wypłatę, taką jaką oferuje obligacja, natomiast jest instrumentem, który reprezentuje pewną wartość, czyli ma specyfikę również akcji, ale też widać po tym, jak się zachowuje historycznie, jak performuje na giełdzie akcja REIT-a, to jest typowo defensywny instrument. Nie należy się spodziewać jakichś dynamicznych wzrostów ceny akcji REIT-ów, bo nie na tym to polega. Jedyny tak naprawdę wzrost wartości aktywów netto, który jest kreowany przez REIT-y, to jest z amortyzacji długu, przy założeniu, że mamy tylko inwestycje takie pasywne, gdzie w zasadzie kupujemy wynajęte budynki generujące dochód, a nie prowadzimy jakiejś działalności deweloperskiej lub działalności takiej, która dodaje wartość do tych nieruchomości, którą mamy. Więc jest instrument typowo defensywny. Natomiast ten instrument, jego defensywność polega na tym, że
jest dużo mniejsza amplituda wahań kursu, jak patrzymy na różnego rodzaju okresy cyklika neutralnych i w perspektywie długiej, akcje rynku przynoszą nawet większe zwroty niż średnie, niż akcje. Po prostu jak porównamy, to jest tutaj nie wiem z jakiego okresu, kolega wcześniej mówiący miał statystyki, ja mam dostęp do danych, które National Association of REITs w Stanach publikowało za okres od 1990 roku. Porównanie zwrotów akcji REITów versus S&P 500 wychodziło na korzyść REITów, więc wygląda na to, że w tym długim okresie, jeżeli badamy performance REITów, no to one potrafią performować lepiej, pomimo tego, że są defensywnym instrumentem, niż same akcje, a na pewno dużo lepiej niż obligacje, które opłacają tylko stały kupon. Mam też, i to było akurat dla mnie zaskoczenie, pomimo tego, że działam w branży nieruchomości od dawna i przyglądam się różnego typu funduszom inwestującym w nieruchomości. Trzeba powiedzieć, że jak popatrzymy na naszą branżę, no to są takie typowe fundusze, powiedzmy niepubliczne, dzielą się na fundusze typu Core, które kupują typowo wynajęte najlepszej jakości aktywa, Core Plus, gdzie tam coś zawsze jest jakieś odrobinę więcej ryzyka, Value Add, czyli takie typowe, które kupują nieruchomości po to, żeby dodawać wartość i potem sprzedawać, i Opportunity Funds, czyli fundusze, które teoretycznie powinny przynosić największą stopę zwrotu, ale również obarczone są największym ryzykiem. I były badania, które porównały stopy zwrotu REIT-ów, które są de facto defensywnym inwestorem, można powiedzieć, że typu Core Plus maksymalnie, i akcje właśnie listowanych czy publicznych REIT-ów dały w okresie cyklu od szczytu do szczytu cyklu, czy przez cały właściwie można powiedzieć cykl koniunkturalny, dały lepszy zwrot niż fundusze Opportunity. Natomiast jeżeli mierzyć okres od dołu cyklu do szczytu cyklu, czyli na takim typowo wzrostowym rynku, one tylko niewiele, nieznacznie gorzej performowały niż fundusze Opportunity, a trzeba powiedzieć, że jednak mimo wszystko akcje REIT-ów i ta forma inwestowania w nieruchomości zobaczy na dużo niższym ryzykiem niż fundusze Opportunity czy inne tego typu fundusze nieruchomości, czy nawet akcje, więc mamy bardzo limitowane ryzyko, a stopy zwrotu w długim terminie się trzymają bardzo wysoko. Dziękuję bardzo. Tu jest pan, chciał jeszcze coś dodać. Tak, no ja w jakiś tam sposób zostałem wywołany w tablicy, to może się odniosę. Mówimy o tych samych statystykach, takie same mamy źródło, przy czym, tak jak ja powiedziałem, rzeczywiście elity osiągały długoterminowo wyższe stopy zwrotu i miało to miejsce generalnie do początku lat 90. Dlatego mówię, że to jest takie przejście, tak? Że jeżeli użyjemy 25-letniej stopy zwrotu, to ona będzie jeszcze nieznacznie wyższa dla elitów. Jeżeli użyjemy bardziej krótkoterminowej, to ona chyba bezkorzyściowa dla całego segmentu akcji. Natomiast no, ja też w jakiś tam sposób chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, tak? Bo mówimy, że REIT to coś, co wygląda trochę jak połączenie akcji i obligacji. Natomiast to ryzyko nie jest, wydaje mi się, aż tak małe, jak mogliby niektórzy słuchacze wyciągnąć wniosek z naszej dyskusji. Tak, można oczywiście przyjąć, że REIT-y są segmentem w jakimś tam stopniu defensywnym, natomiast na pewno nie można tego porównywać do zmienności obligacji, nawet nie mówiąc o skarbowych, tylko bardziej jakichś tam korporacyjnych na poziomie, nie wiem, investment grade. Ciężkie pytanie jest tak naprawdę, czego można oczekiwać, no bo my też mieliśmy pewien kataklizm 10 lat temu, i zawsze pojawia się pytanie, czy na te długoterminowe stopy zwrotu powinniśmy patrzeć poprzez pryzmat tego, ile inwestor mógł stracić w 2007-2008 roku. I to były rzeczywiście duże obsługi kilkudziesięcioprocentowe. No, czy poprzez okresy, gdzie rzeczywiście te elity systematycznie zarabiały. Ja myślę, że jednak najlepiej je porównywać mimo wszystko do akcji, bo mamy przecież też spółki dywidendowe, które wypłacają dywidendy, blue chip amerykańskie są w innych sektorach, które to robią bez przerwy od stu kilkudziesięciu lat. I mówię, jeżeli ta regulacja wejdzie w tym kształcie albo podobny do tego, który jest zaproponowany, to wydaje mi się, że te elity będą bardzo interesujące, dlatego że każdy inwestor długoterminowy musi bardzo cenić korzyści podatkowe, które osiąga inwestując w jakiś instrument. I z tej perspektywy ich rola
jako elementu budowania przyszłych emerytur, no wydaje mi się ważne. Ja w żaden sposób nie próbuję ich dyskredytować, tylko też chciałbym dodać, że no ja mam bardzo dużą nadzieję, że rzeczywiście powstaną także te elity oparte o rynek typowo mieszkaniowy z wielu powodów, między innymi dlatego, że długoterminowo okazuje się, że te elity wypadają bardzo korzystnie na tle nieruchomościowych, na tle elitów, które inwestują w nieruchomości komercyjne i zarówno jeżeli chodzi o ryzyko i zarówno jeżeli chodzi o długoterminową stopę zwrotu. Tutaj na przykład najgorzej wypadają w Stanach Zjednoczonych elity oparte o rynek hotelowy. No jest wiele pytań też tak naprawdę w jakimś stopniu widzimy przełom technologiczny. Pytania, które w długim terminie stanę budzą obawy, tak? Jaka jest na przykład rola powiedzmy Airbnb dla rynku hotelowego? Ostatnio to ciągnie ceny REIT-ów hotelowych w dół. No ale rynek tak naprawdę przecież nieruchomości komercyjnych zmaga się z podobnymi problemami, no bo pojawiają się pytania, jaka jest rola Amazona w sytuacji centrów handlowych w ciągu najbliższych 10-20 lat. Rynek mieszkaniowy w jakiś tam sposób ma swoje zalety i być może więcej inwestorów może kupić mieszkanie 2 albo 5 niż galerię handlową. Natomiast prawda jest też taka, że z punktu widzenia inwestora indywidualnego, przeciętnego, to cały czas są bardzo duże kwoty. Jeżeli mamy inwestora, który ma portfel nawet o wielkości 200 czy 500 tysięcy złotych, no to obecnie ma alternatywę, albo kupić sobie mieszkanie jedno i zakończyć na tym swoje inwestycje, mieć inwestycję jedną. No gdyby mógł zainwestować 100 tysięcy czy 200 tysięcy w taki REIT, to myślę, że na pewno byłby to dla niego pewien upside. Tym bardziej, że właśnie no jedną z wielu zalet REIT-ów jest to, że one pomimo tego, że tak jak powiedziałem, uważam, że bardziej przypominają akcje niż cokolwiek innego, to zachowują relatywnie niską korelację z szeroko rozumianym rynkiem akcji, no i dlatego dają po prostu korzyść wynikającą z dywersyfikacji. No plus oczywiście ten dochód, który nieopodatkowany czy dużo korzystnie opodatkowany jest niepodważalną. Zanim przejdziemy do pytań dalej, chciałbym zachęcić się internautów do zadawania pytań online za pośrednictwem Inwestorzy TV. Można to pytanie wysłać do nas. Na koniec obiecuję, że najciekawsze pytania będą trafią do naszych panelistów. Wracając do naszej dyskusji, panowie, tak pokrótce chciałbym zapytać, bo wszyscy w dyskusji, która nam się tutaj toczy, pojawiają się raczej takie pozytywne odczucia, komentarze i opinie. Jakie mamy szanse na to, że tu w Polsce pojawi się moda na IT? Bo to moda jest takim zjawiskiem troszeczkę ukazującą jakiś trend, prawda, pokazującą optymizm, ale z drugiej strony czasami prowadzi w dziwne miejsca, tak jak mieliśmy swojego czasu modę na dotcomy, tak czy w Polsce możemy spodziewać się tego, że będziemy mieli modę na IT-y, taką modę troszkę nadmuchaną. Pan Kuba Kręc. Pytanie o to, jak, czy mamy do czynienia z modą, czy powiedzmy moda się tworzy. Myślę, że ta dyskusja w mediach, ona jest elementem takiej kampanii, która buduje pozytywny wizerunek, właśnie buduje taką modę i buduje trochę też zainteresowanie, a w ślad za tym pewnie popyt na to, żeby takie instrumenty kupować. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Jeżeli inwestor jest świadomy, wie co robi i będzie w stanie sobie ocenić ryzyko, potencjalne korzyści i w świadomy sposób podejmie decyzję, to jest bardzo dobre. Zdecydowanie gorzej, a niestety wiemy, że wielu inwestorów podchodzi bezrefleksyjnie bardzo często do informacji, które przychodzą i oni po prostu kupują to, co gdzieś usłyszą czy zobaczą, bez zastanowienia się, czy to akurat jest dobre dla mnie, czy to faktycznie jest tak, jak opowiadają o ulotkach reklamowych i samodzielnie jakby tej oceny no nie zawsze po prostu ją chcą, czy nie zawsze ją są w stanie wykonać. I teraz generalnie moda podobnie już się rozpoczęła. I teraz na ile możemy tutaj jakoś na to wpłynąć, to myślę, że to jest kolejny jakiś tam instrument, który wchodzi na rynek, czy wejdzie wkrótce na rynek. Natomiast to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby po prostu ludzi, inwestorów edukować.
i żeby rozmawiać z nimi nie tylko o tym, jakie to jest fajne, świetne i ile tutaj procent zysku czy procent stopy zwrotu mogą na tym zarobić, ale żeby też pokazywać im drugą stronę medalu, po to, żeby oni świadomie byli w stanie te decyzje podejmować. I wielu inwestorów wejdzie w REIT-y, ale być może ktoś raczej dojdzie do wniosku, że on jednak woli trochę więcej ryzyka, akcje, to jest coś dla niego. Ktoś im wyboli obligacje, a może ktoś jeszcze nie po prostu będzie wolał kawałek ziemi kupić. Jeżeli chodzi o kwestie mody, no to mody mają to do siebie, że się pojawiają i przemijają. My jak zaczynaliśmy naszą działalność inwestycyjną z inwestycjami w grunty, z inwestycjami ziemskimi, to był rok 2009-2010, to wytworzyła się taka, no, mogę powiedzieć, może nie na taką dużą skalę, ale w pewnym sensie też moda. I spotkania informacyjne, jak mieliśmy z inwestorami, potrafiły zgromadzić kilkaset osób, które były zainteresowane inwestowaniem w ziemię, w takim modelu, nazwijmy to inwestowania pasywnego, gdzie inwestor właśnie takie 100 tysięcy czy więcej inwestuje, czy inwestował w spółkę celową. Specjaliści tą spółką zarządzają, inwestycje prowadzą, a inwestor dostaje informacje co jakiś czas i cieszy się z tego, że na koniec inwestycji ma zdecydowanie więcej pieniędzy niż to włożył. I tutaj z perspektywy dnia dzisiejszego, no to ja oceniam ten okres pierwszy jako takiego właśnie zachłyśnięcia się. Moda powstała i wiele osób, wielu inwestorów świadomych do nas dołączyło, natomiast byli wśród nich też tacy, którzy zdawali się na to, co mówią gdzieś znajomi, czy co gdzieś wyczytali. I ten problem, czy wyzwanie świadomości wśród inwestorów, to jest taki, który myślę, że to nie będzie z nami trochę dłużej, natomiast warto po prostu nad nim pracować. I bardzo się też cieszę, że ta debata tutaj zorganizowana przez Inwestorzy TV ma miejsce, bo to jest jeden z ważnych elementów, żeby o tym też rozmawiać. I trzeba oczywiście mieć też świadomość, że REIT jako instrument jest tak dobry i tak mocny, jak rynek, który obsługuje. I dopóki w przypadku nieruchomości trzeba pewnie przyjąć uproszczone założenie, że na początku REIT-y pewnie będą i te polskie, będą pewnie inwestowały bardziej w Polsce. Polski rynek nieruchomości w różnych segmentach ostatnio ma lata za sobą raczej korzystne, pozytywne i tłuste. Żeby nie powiedzieć, że w różnych segmentach są głosy, które wieszczą, że jakaś korekta niedługo może nastąpić. Teraz pytanie, czy strzelimy się przed, w trakcie czy po takiej korekty, czy korekta nastąpi wcześniej czy później. Jeżeli będzie faktycznie dobry wynik, to inwestor chętnie wróci i chętnie będzie jakby zwiększał swoje zaangażowanie. Jeżeli ten wynik nie będzie za dobry, no to tak jak inwestorów indywidualnych na giełdzie papierów wartościowych, dzisiaj mamy zdecydowanie mniej niż te kilka czy kilkanaście lat temu. Trzeba mieć świadomość tego, że wyniki plus świadomość to są te dwa czynniki, które ludzi tutaj mogą przyciągnąć. I warto po prostu ten moment wprowadzenia litów po prostu dobrze wykorzystać. Pan profesor Andrzej. W pełni zgodzę się z moim przedmówcą, że w ogóle ludzie, my lubimy pewne nowości na rynku i pewnie tak będzie też z REIT-ami. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, jak będzie ustawa przygotowana. Tak? Kto będzie na ten pakiet wpuszczany, jakie projekty. Ja przypomnę sobie, jak kiedy New Connect startował, to też była bardzo duża promocja. Później niestety market troszeczkę przysiadł, bo spółki, które się pojawiały, niekoniecznie okazywały się takimi dobrymi startupami, bo to troszeczkę ten alternatywny rynek przedstawiano. Natomiast jeżeli będzie to bezpieczne i tak zostanie ustawa przygotowana, będzie korzystna, to na pewno znajdzie się wielu zwolenników wejścia, to o czym już tu przedmówcy wspominali. I to na pewno mają to do siebie, że jest dość proste wejście i bardzo szybkie wyjście, co też jest korzystne. Tak, w przypadku akurat rynku akcji czasami jednak wejdzie się. Tak, można wejść z dobrym zyskiem, ale można wejść, jak jest potrzeba nawet szybkiego wyjścia, z dużą stratą. Więc na pewno jest to ciekawy, a to, że pojawiają się w ogóle i sam pomysł tutaj rządu na prowadzenie takiego narzędzia, to znaczy, że nasz rynek nieruchomości zaczyna dojrzewać. Tak? To znaczy, że on na tyle rotuje, że warto takie narzędzie też postawić.
to po pierwsze, a po drugie, na pewno on jeszcze wzmocni ten rynek nieruchomości w Polsce. Za czym pójdą podatki, za czym pójdą dodatkowe miejsca pracy, bo to jednak myślę, że też jest dość mocno przemyślana taka interwencja rządu, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. I zawsze nieruchomości, można powiedzieć, były takim też synonimem tego albo spadku gospodarczego, albo wzrostu gospodarczego. To, że ostatnio mamy ten wzrost, widzimy po naszym kraju, jak wiele inwestycji się prowadzi, a IKY mogą oczywiście zmienić jeszcze na i plus ten rynek. Regulacje dotyczące REIT-ów są właśnie w trakcie tworzenia się. Wiadomo już jednak, że ta forma inwestowania zwolniona będzie z podatku Belgii, zwolnionego podatku Belgii. Czy w związku z tym możemy spodziewać się, bo to potencjalnie zachęca do inwestowania, a jak z perspektywy instytucji finansowych, państwo, mam na myśli pana Kamila Ciszewskiego, jak Xelion zapatruje się na tego typu rozwiązania? Czy państwo traktujecie to jako pewnego rodzaju konkurencję wobec waszej działalności? Coś, co w pewnym momencie będziecie musieli troszeczkę podpiąć pod swoją działalność? Czy też raczej obojętnie do tego podchodzicie? To znaczy, ja powiem tak, jeżeli REIT-y wejdą na giełdę papierów wartościowych, to same się z automatu podepną pod naszą działalność, więc od tej strony na pewno nie będzie problemu, tak? Jeżeli chodzi o pytanie na temat tego, jak widzimy REIT-y na tle funduszy inwestycyjnych, to jeżeli korzyści podatkowe będą takie, jak to w tej chwili wskazuje, to wydaje mi się, że jest to forma, która będzie potencjalnie atrakcyjna także dla dużej części naszych klientów, którzy no być może różnią się od typowego inwestora indywidualnego, no są to tacy klienci bardziej bankowości prywatnej, no, co wiąże się z wieloma rzeczami, chociażby tym, że nie do końca zaczynają inwestować na emeryturę, bo są już bardzo blisko emerytury często, więc od tej strony jest dla nich za późno. Natomiast wydaje mi się, że oni będą skłonni, żeby takie rozwiązanie rozważyć. No, prawda jest taka, że każdy klient, który kupuje produkt w postaci funduszu inwestycyjnego, zdaje sobie sprawę z tego, że ten podatek Belki w momencie wypłaty dywidendy, czy jakkolwiek inaczej ten w przypadku obligacji byłby to kupon, ten dochód, który jest otrzymywany, będzie tym podatkiem objęty. No na tym te REIT-y na pewno będą do wyobraźni klientów przemawiały. Natomiast ja powiem otwarcie, bo rozmawialiśmy o modzie. No, moda, myślę, albo będzie wywołana, jeżeli w pierwszej fazie istnienia te REIT-y przyniosą po prostu dobre stopy zwrotu, albo po początkowym zainteresowaniu to zacznie rzeczywiście bardzo opadać. Rynek ma potencjał, tak? No jeżeli giełda amerykańska cała jest warta w okolicach 21 bilionów dolarów, no to REIT na tym rynku to jest ponad bilion dolarów. No gdyby odnieść to do naszych realiów, to wciąż mówimy o miliardach złotych. Także jak najbardziej jest to coś, co do tych portfeli trafi. No, natomiast no, w tej chwili klienci inwestują w funduszach inwestycyjnych 140 miliardów złotych. Więc no, ja bym na to patrzył po prostu jako element portfela, który znajdzie w nim jakieś swoje określone miejsce i na pewno będzie konkurował z innymi produktami dochodowymi. Są fundusze, które opierają się na rynek, powiedzmy, obligacji high-yieldowych i wypłacają dywidendy. Inne działają poprzez spółki wypłacające wysokie dywidendy. No i miejsce na REIT-ów też, dla REIT-ów też na pewno będzie. Mam pytanie do pana Macieja Jacenko. Mamy już, za nami jest debiut Gryfina. Tutaj możemy pokusić się o pierwsze próby, gdyby oceny tego debiutu z tej strony. Z drugiej strony jeszcze nie jest to na tyle odległa perspektywa, żeby pozwoliła nam ocenić, czy generalnie ten problem, o którym mówiliśmy, czy to się będzie opłacało, czy jak to będzie wyglądało finansowo po stronie takiego zwykłego inwestora. Jakich wniosków możemy teraz się spodziewać? Jakie wnioski możemy dzisiaj już wyciągać? Oczywiście my trochę mówimy, wyciągamy wnioski z czegoś, co nie jest do końca tym, z czego wnioski chcemy wyciągać. To znaczy Gryfin ma formę REIT-a, ale nie jest tym REIT-em pod polską ustawą, więc my na tę ustawę ciągle czekamy. Tak jak zostało też wspomniane, to
szacujemy, że to się stanie na początku przyszłego roku i wtedy po owocach ich poznacie oczywiście. Natomiast no, sam debiut i wejście na giełdę Gryfina to faktycznie bardzo ciekawa oferta, jak na polski rynek w ostatnim czasie duża, kilkaset milionów złotych, bardzo uznany na polskim rynku podmiot, dobre, duże istniejące nieruchomości komercyjne w Polsce, duże zainteresowanie inwestorów z zagranicy i jeszcze umiarkowane inwestorów polskich, więc myślę, że na ten model na Rity czas jeszcze zapewne nadejdzie. To jest takie pierwsze przetarcie szlaków. Czekamy na kolejne spółki, które w tej formule będą chciały i zadebiutują na rynku. Skądinąd wiadomo, że jest szereg firm, które pracuje, przygotowuje się do debiutów giełdowych przy założeniu, że ta ustawa rytowa faktycznie wejdzie w życie. No i to wtedy się rozpocznie taka organiczna praca nad tym, żeby znalazło się miejsce na rynku dla tego typu spółek, dla tego typu produktów, żeby inwestorzy znaleźli w swoich portfelach miejsce na to, żeby takie akcje takich spółek posiadać. I jeszcze raz mi się wydaje, że słowem kluczem w dyskusji o Litach to jest słowo dywersyfikacja. Każdy musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce w tego typu instrument inwestować, który z jednej strony daje stały dochód, a z drugiej strony też daje ekspozycję na stopę zwrotu dla akcji i wszystko, co jest z tym związane. I myślę, że to faktycznie się z tym zgadzam. Per saldo w całym rynku produkt taki jak REIT swoje miejsce jako procent całej kapitalizacji znajdzie. Inwestorzy zapewne też się na to znajdą. Ale dla mnie to jest takie trochę dwupoziomowe zagadnienie. Z jednej strony dyskusja o samym produkcie jako REIT-cie, a z drugiej strony poziom niżej to jest analiza konkretnego przypadku. Każda spółka, każdy będzie inny, dlatego będzie inny, bo będzie miał inne nieruchomości, o innej charakterystyce, w innym miejscu, innego typu. I miejmy nadzieję, że tych hitów na warszawskiej giełdzie będzie na tyle dużo, że każdy będzie mógł sobie wybrać taki profil, jaki go najbardziej będzie interesował. Czy to mieszkaniowe, czy to komercyjne, czy to centra handlowe, czy to biurowce, czy to magazyny, cokolwiek innego. Dzięki temu jeszcze bardziej będzie mógł swój portfel zdywersyfikować. I myślę, reasumując, że ten czas chyba jeszcze nie nadszedł, żebyśmy mogli już robić jakieś pierwsze podsumowania. Natomiast no, faktycznie są już firmy, które te szlaki przecierają i miejmy nadzieję, że ten szlak zacznie być coraz bardziej widoczny. Chciałbym, żebyśmy poruszyli coś takiego jak specyfikę rynku, bo już wspomnieliśmy tutaj, że i ten rynek nieruchomości komercyjnych boryka się z problemami, a właściwie pojawiają się takie znaki zapytania jak Amazon. Pojawiają się też takie znaki zapytania przed tym segmentem hotelarskim. A ja chciałbym zapytać, jak to może wyglądać w Polsce, bo z jednej strony okej, mamy boom, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Gdzieś tam się pojawiają jakieś programy takie jak Mieszkanie Plus. Dodatkowo mamy kwestie z budowaniem ogromnych powierzchni biurowych. Mamy tutaj case warszawskiego Mordoru, który się teraz z Mordoru wynosi, a właśnie pojawiają się też inne obiekty w okolicach Ronda Daszyńskiego na przykład. I tutaj właśnie do Kuby Karnińskiego pytanie, jak wygląda dzisiaj specyfika naszego rynku nieruchomości? W którą stronę może pójść? A to pytanie pozwoli nam być może odpowiedzieć na kolejne. Jak kształtować się może ten rynek polskich REIT-ów? Jak to może tutaj wyglądać? W co te REIT-y u nas będą inwestowały? To jest bardzo szerokie zagadnienie, takie, które trudno jest jakoś krótko opisać. Natomiast spróbuję jakoś może to słowo powybierać, co ciekawszy kąt. Z jednej strony warto popatrzeć na różne kategorie nieruchomości, bo to, że budownictwo mieszkaniowe święci ostatnio triumfuje i liczba danych mieszkań, liczba uruchamianych budów, one notują rekordowe wartości. Wygląda na to, że jeszcze przynajmniej ten jeden rok, pewnie jeszcze dwa lata, to jest jakby też ten okres, gdzie będziemy mieli cały czas duże ożywienie w tym konkretnym segmencie. Stopy procentowe niezmienione na bardzo niskim poziomie,
to generalnie zachęca ludzi do tego, żeby przede wszystkim właśnie w nieruchomości mieszkaniowe inwestować, więc tutaj spodziewałem się, że to dalej ten trend będzie kontynuowany. Jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, to poza Warszawą, gdzie jest tych powierzchni i biurowych, i handlowych dużo i jeszcze się buduje więcej, bardzo dynamicznie też rozwijają się rynki w innych dużych miastach wojewódzkich i tam właściwie można powiedzieć, że nawet bardziej dynamicznie niż w Warszawie. To, co się dzieje w Krakowie, w Trójmieście, w Poznaniu, w Wrocławiu, Łódź ku mojemu zaskoczeniu, jako taki ośrodek, który był zawsze w cieniu Warszawy, teraz coraz więcej inwestorów tam się pojawia i coraz więcej inwestorów dużych, poważnych realizuje coraz większe projekty w Łodzi. I Łódź przestała być już takim miastem pofabrycznym, które jest typową sypialnią, chociaż cały czas czas leci tam wolniej zdecydowanie niż w Warszawie. No ale ta godzina mniej więcej jazdy samochodem czy pociągiem z Warszawy to jest na tyle krótko, że korzysta też na bliskości Warszawy. Natomiast no, obok Łodzi właśnie Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Szczecin, Białystok, Rzeszów, Kraków to są te ośrodki, gdzie i też na Śląsku cały czas bardzo dużo się buduje. Zagęszczają się pod względem zabudowy handlowej, komercyjnej mniejsze miejscowości, bo jakby to zagęszczenie dużymi centrami handlowymi, czyli galeriami handlowymi w miastach dużych i średnich, ono już jest na tyle duże, że bardzo ostrożnie inwestorzy zastanawiają się, czy planują uruchomienie kolejnych projektów tam. Natomiast mniejsze miejscowości i mniejsze formaty w dalszym ciągu cieszą się dużym zainteresowaniem. Mamy oczywiście ekspansję różnych dyskontów, które robią furorę. To są już na tyle nieduże powierzchnie, że dla tych bardziej zasobnych inwestorów indywidualnych nawet zakup takiego pojedynczego obiektu, który jest wynajęty długoterminową umową, to jest bardzo fajna, ciekawa alternatywa, która daje bardzo dobrą stopę zwrotu. No i oczywiście z punktu widzenia lokalizacji jakby różnych mamy coraz dynamiczniej rozwijający się rynek usług hotelarskich. Hotele, apartamenty w systemie kondo nie tylko w miejscowościach turystycznych, nadmorskich czy też górskich, w dużych miastach pod kątem klienta bardziej biznesowego. No tutaj cały czas widać, że potrzeby i popyt jest cały czas na tyle duży, że tych inwestycji, mimo tego, że jest ich coraz więcej, cały czas jest jeszcze przestrzeń na to, żeby nowe projekty uruchamiać, aczkolwiek już nie jest tak łatwo, jak było jeszcze kilka lat temu. I poprzeczka z każdym kolejnym rokiem idzie stopniowo coraz wyżej. No i teraz wracając do pytania źródłowego, w co te LIT-y potencjalnie mogłyby inwestować. No tak naprawdę to właściwie w każdy z tych rodzajów nieruchomości. Wspomniane również wcześniej magazyny, to jest kolejny segment i to jest taki segment, który rośnie no, bardzo, bardzo, bardzo dynamicznie. I tutaj sąsiedztwo czy dróg, sieci autostrad, lokalizacja centralna, ale nie tylko centralne, przy dużych miastach magazyny pojawiają się, no, może nie żeby po deszczu, ale bardzo licznie. No i wygląda na to, że znajdują swoich najemców, znajdują swoje zastosowanie i uruchamiane są kolejne. Więc potencjalnie jak najbardziej ten segment logistyczny również. I teraz pytanie, no oczywiście wiadomo, że jest to ryzyko związane z każdą inwestycją. LIT-y również będą się wiązały, czy wiążą się z ryzykiem. Jeżeli mówimy o konkretnym portfelu, konkretnych nieruchomości, które są wynajmowane, no to pytanie oczywiście, jak dobry jest najemca, jak skuteczny i jak długo będzie wynajmował, jak długo będzie akceptował ten lub wyższy czynsz. No i oczywiście pytanie, na ile konkretna nieruchomość będzie w stanie się obronić przed konkurencją, przed nowymi projektami, przed nowymi być może w tej samej, być może w innej lokalizacji uruchamianymi projektami. Natomiast to są wszystko takie pytania, na które warto sobie odpowiedzieć przed podjęciem decyzji, przed wyborem na zasadzie tak, chcę wejść w ten, i w ten, a na przykład te konkretne dwa zupełnie mnie nie interesują. Więc to jest tak naprawdę praca domowa dla każdego inwestora do wykonania, ocena potencjału, ocena ryzyka, no i zderzenie tego, zważywszy też na trochę dłuższą perspektywę i trochę dłuższy horyzont czasowy, jak już w takich inwestycjach powinien towarzyszyć. Dziękuję bardzo za przywołanie tego ważnego elementu i chciałbym, żebyśmy się zastanowili rzeczywiście nad ryzykiem, bo teraz określiliśmy potencjał dosyć dobrze. Określiliśmy wszystkie warunki, które ten potencjał kształtował. A jak jest z samym ryzykiem?
To jest pytanie do każdego z panów. Jak panowie tutaj widzicie potencjalne ryzyko, które może się przed REIT-ami pojawiać? Na co powinien zwrócić uwagę też ten inwestor, który zdecyduje się tutaj wejść? Bo to nie jest tak, że nie ma inwestycji wolnych od ryzyka, tak? I gdzie tutaj mogą się pojawiać problemy? Panie Marcin. Oczywiście, jak w każdej branży, jeżeli już się zdecydujemy na daną branżę, jeżeli inwestycja wydaje się atrakcyjna, trzeba się przyjrzeć konkretnej spółce i jej fundamentom, bo nie formuła REIT-owa nie zwalnia nas od tego obowiązku, bo diabeł tkwi w szczegółach i faktycznie mogą zdarzać się podmioty, które powiedzmy mają w swoim bilansie za dużo długu i oczywiście zbyt dużym długiem istnieje spore ryzyko. No, trzeba naprawdę zwrócić na to mocną uwagę. Co może się wydać dziwne, bo w zasadzie projekty nieruchomościowe finansuje się zwykle długiem do 60-70 nawet procent. To jest taki standard, powiedzmy, przyjęty na rynku. Jak popatrzy się na średni poziom zadłużenia REIT-ów europejskich, które EPRA, czyli takie stowarzyszenie, które zrzesza te publiczne spółki inwestujące w nieruchomości w całej Europie. EPRA publikuje takie statystyki, to jest 30, niecałe 3%, więc bardzo niski poziom zadłużenia. Myślę, że to jest w pewnym sensie pokłosie tego kryzysu, który był w 2008 roku i tej całej fali, na której pobankrutowało sporo firm nieruchomościowych, które właśnie miały problemy ze zbyt dużym zadłużeniem, więc to jest na pewno element, na który trzeba zwrócić uwagę. Odpowiedni poziom dywersyfikacji w portfelu to też jest istotne i często to jest dywersyfikacja nie tylko geograficzna, ale też dywersyfikacja sektorowa, bo Polska przy odpowiedniej skali oczywiście inwestora może się wydawać zbyt płytkim rynkiem, żeby się koncentrować na jednym wybranym sektorze. Też sektor na przykład nieruchomości handlowych funkcjonuje w trochę innej dynamice niż sektor nieruchomości biurowych, więc miks obu funkcji jest czymś, co działa pozytywnie. Teraz nawet to czasami widać na poziomie pojedynczej nieruchomości, która coraz częściej jest taką wielofunkcyjną nieruchomością, bo ten przykład, który pan poruszył, nieruchomości na Mordorze, tak zwane warszawskie tradycyjne centrum biurowe, było bardzo monofunkcyjne przez wiele lat i po prostu wymierało po godzinach pracy biznesu. Teraz te nieruchomości, które są budowane na Woli, która jest takim nowym centrum biurowym, ale nie tylko właśnie biurowym, to są nieruchomości w dużej mierze wielofunkcyjne, które łączą funkcje handlowe i funkcje biurowe. Jest często również powstaje, tak jak na przykład w browarach warszawskich, funkcja mieszkaniowa, więc te funkcje się przeplatają i to będzie dzielnica, która będzie żyła 24 godziny na dobę, co jest istotną zmianą jakościową. Więc też właśnie pod tym kątem należy patrzeć, jak zdywersyfikowane są nieruchomości, jak zdywersyfikowane są funkcje w portfelu danego REIT-a. No i myślę, że z czasem przyjmą się pewne standardy, jeśli chodzi o obowiązki informacyjne, czy o zestaw informacji, które REIT-y będą publikowały, ale bardzo ważną informacją, taką, która powinna się pojawiać, taką z niefinansowej informacji, jest na przykład średnio ważony okres najmu, który jeszcze pozostał do wygaśnięcia w najmu, prawda? Żeby nie inwestować w REIT-a, któremu wszystkie umowy najmu wygasną za rok, prawda? Więc to jest duże ryzyko. Zdywersyfikowany portfel najemców i długie najmy. Mam nadzieję, że na polskim rynku nieruchomości też te najmy będą coraz dłuższe, bo te europejskie REIT-y charakteryzują się też te rynki nieruchomości zachodnie tym, że są długie umowy najmu, to znaczy długie umowy, myślę, 10 lat plus. W Polsce standardem na rynku biurowym jest na przykład umowa 5-letnia dalej, tak? I jeżeli komuś się udaje zawierać dłuższe, no to będzie działało zdecydowanie na jego korzyść, bo taki REIT będzie musiał ponosić przy rekomercjalizacji, czy rzadziej będzie musiał robić rekomercjalizację, będzie musiał ponosić mniejsze z tego tytułu wydatki, więc tego typu REIT-y na pewno będą dużo lepiej wyceniane. Więc jest szereg parametrów. Ja myślę, że z czasem przyjmą się pewne standardy co do tego raportowania, ale jest tak szereg parametrów, na które w takiej analizie fundamentalnej trzeba będzie zwrócić uwagę. Pan przewodniczący, jak widzi ryzyko?
No to kwestia oczywiście, w co będą rynki inwestować i co będą mogły inwestować, bo dzisiaj też musimy zobaczyć to, jak ta branża będzie funkcjonować. No jeżeli powiedzmy będą inwestycje w centra logistyczne, w magazyny, no to musimy zobaczyć, jak ta branża sobie będzie radzić w Polsce. Dziś jest bardzo gorąca i żywa dyskusja, co z branżą logistyczną. Tak, jak koszty po stronie, powiedzmy, Niemiec. Jest dużo firm, które produkuje tutaj u nas, tak, postawiło tu swoje inwestycje, parki technologiczne czy magazyny. Polska jest takim trochę hubem logistycznym na Europę. Dlaczego? Dlatego, że transfer tych produktów jest z Polski tani. Kiedy podrożeją nam koszty logistyki przez Niemcy, przez inne kraje, tak, dzisiaj jest gorąca dyskusja na ten temat, no to też zobaczymy, jak ta branża sobie będzie radzić, bo kwestia wszędzie, po pierwsze, bezpieczeństwa inwestycyjnego, a po drugie koszty. Tak, jeżeli te koszty będą dla tej branży rosnąć, no to tutaj te inwestycje w magazyny logistyczne, no będą też od tego ewidentnie uzależnione. Dzisiaj rotuje to genialnie, ja widzę choćby, dziękuję tutaj Kubie za pochwalenie też Łodzi, ale też patrzę po tych inwestycjach, które są na tym dosłownym skrzyżowaniu strychu, magazyn na magazynie. Jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, jeżeli oczywiście będzie i ustawa da taką możliwość, no to kwestia, co będzie z kredytami. Dzisiaj one naprawdę, te stopy procentowe są jeszcze bardzo, bardzo niskie. Tutaj myślę o tym indywidualnym inwestorze, gdzie powiedzmy w wkładem 20% może dzisiaj nabyć kredyt jeszcze za te 2-3%, i tam ma pewną rentowność na wynajmie tego mieszkania, czy powiedzmy powierzchni biurowej, czy to magazynowej. No i kwestia oczywiście biurówki, no jak ta biurówka dalej będzie się rozwijać. Tutaj padały już takie głosy, że pewnie gdzieś nastąpi ta korekta. Widzimy już rzeczywiście, no, po Warszawie tych inwestycji naprawdę buduje się bardzo, bardzo dużo. Czy jak rynek odpowie, no to też tutaj się znowu szkłania rynek pracownika. Tak? Dzisiaj powolutku zaczyna brakować w niektórych już miastach rąk do pracy. Cieszymy się, że pewne luki dzisiaj pracownicy z Azji czy z Ukrainy zabezpieczają. Natomiast jest wiele, wiele elementów i oczywiście tutaj też rola samego rządu i to, co się będzie globalnie dziać też w Unii Europejskiej. Więc wiele od tego oczywiście zależy. Że te ryzyka na pewno będą. Nie ma inwestycji bez ryzyka. Dziękuję bardzo. Obiecałem, że też zadam pytania, które wysyłają nam internauci, a dostajemy ich coraz więcej. Jedno z pytań dotyczy tego, jak wyceniać REIT. Jak do tego podejść? I chciałem właśnie pana Kamila na początek o to zapytać. Znaczy, wydaje mi się, że częściowo już ten temat był poruszany, ale zamykając to tak naprawdę w jednym czy tam w dwóch zdaniach, tak jak bazowym, najbardziej znanym wskaźnikiem przy wycenie akcji jest cena do zysku, to w przypadku REIT-ów tym punktem odniesienia, poprzez który REIT-y są tak naprawdę bardzo często do siebie porównywane, jest coś bardzo podobnego, czyli to jest cena do tak zwanego FFO, czyli to jest Funds from Operations. No, najłatwiej mówiąc, dla tych przykładów, które poszerzyliśmy, w przypadku takiej inwestycji, powiedzmy, komercyjnej, jest to po prostu wielkość czynszów, która rzeczywiście jest gromadzona. Dziękuję. Pojawiają się takie problemy. Jeden z problemów, który jest przytaczany, jeżeli chodzi o REIT-y, jest kwestia regulacji. One się, tak jak wspomnieliśmy, one się tworzą i podmioty, które zainteresowane są potencjalnie tworzeniem REIT-ów, mówią, że problemem jest to, w jaki sposób miałoby być określany poziom wypłacania dywidendy. Od tych, skąd to 90%, tak? Czy to jest, ma być od zysku księgowego, czy w jaki sposób ma to być liczone? Jak dzisiaj można było rozwiązać ten problem, żeby troszkę nie popsuć branży, zanim stworzy się ta moda, o której mówiliśmy? To znaczy, ja przyznam szczerze, że jestem prawnikiem, ale no, rozumiem, zresztą wydaje mi się, że osobą, która podniosła ten problem, był prezes Murapolu.
który też wyraził dość duże zainteresowanie tym, żeby te rity tworzyć. No, to jest po stronie tak naprawdę ustawodawcy, bo w tym projekcie, który na razie został przedstawiony, tam rzeczywiście istnieje możliwość lewarowania się poprzez elity. No i to oczywiście jest wtedy zawsze pytanie, jak będą doliczone odsetki w takim ujęciu, no w momencie, w którym możemy dywidendę wypłacać. Zysk księgowy tak nie będzie się zgadzał z kasowym. No, ważne jest, niezależnie od tego, jakie to rozwiązanie będzie, żeby po prostu no, było sensowne i spójne, bo możemy tutaj pójść w kilka kierunków, które nie są złe, ale no, byle nie pozostała tam jakaś luka. To jeśli mogę dodać dwa punkty. Jeden do wyceny. Jeszcze jednym popularnym bardzo wskaźnikiem używanym przez analityków do wyceny rytów jest dividend yield, prawda? Czyli po stopie dywidendy, jaką wypłacają rity. I na pewno, to co jest bardzo ważne, należy odróżnić i rozróżnić te dwa modele wyceny, wyceniania rytów od wyceniania deweloperów komercyjnych. Prawda? Zupełnie inne modele działalności, zupełnie inne podejścia do wycen. Deweloperów często się po wycenach cena do wartości księgowej ocenia, czy prognozowana cena do wartości księgowej. To jest zupełnie inny rodzaj podmiotu, bo to są podmioty, które mają ustabilizowane nieruchomości generujące dochód i wypłacające dywidendy, mające obowiązek wypłacać dywidendy, więc często taki parametr w tym mówię. A druga rzecz, odniesienie się do ustawy. To rzeczywiście jest jeden z najpoważniejszych problemów obecnego draftu, to że odnosi się obowiązek wypłaty dywidendy do zysku księgowego. Trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, która nas bardzo mocno dotyka w praktyce, szczególnie jako firmy, która właśnie inwestuje na rynku nieruchomości komercyjnych, trochę inaczej to jest mieszkanie. Ale nieruchomości komercyjne są wynajmowane w euro, wyceniane w związku z tym w euro. I w związku z tym istotnym czynnikiem, który wpływa na wynik wyrażany w złotówkach, raportowany w złotówkach, jest właśnie zmienność kursu euro. W związku z tym zmienia się nam wartość aktywów, jak również zmienia się nam do pewnego stopnia tylko, bo nie ma tego pełnego hedgingu, wartość pasywów, zwykle nieruchomości wyceniane w euro, wynajmowane w euro, są również finansowane kredytami bankowymi wyrażonymi w euro, ale to nie jest kredyt bankowy do 100% wartości, więc zawsze ta ekspozycja co do wartości aktywów netto jest, więc nie można robić odniesienia do zysku księgowego, dlatego że można taki podmiot postawić w sytuacji, w której zrealizuje na przykład ogromny zysk ze względu na to, że akurat euro się wzmocni, ale nie będzie pokrycia kosztowego, żeby wypłacić 90% tego ogromnego zysku. Można z kolei się spotkać z odwrotną sytuacją, że zanotuje taki podmiot stratę w sytuacji, kiedy polska złotówka się bardzo mocno wzmocni. Pomimo tego, że będzie generował przepływy pieniężne z wynajmowanych nieruchomości, nie będzie w stanie wypłacić w ten sposób inwestorom. Więc to jest podstawowy błąd obecnego draftu i wiem, że intensywne prace są prowadzone, żeby ten problem rozwiązać. Bez tego praktycznie można powiedzieć, bez rozwiązania tego problemu nie zaistnieją. Mówiąc o obecnym drafcie ustawy, chciałbym zapytać, czy to się też wpisuje w jedno z pytań, które dostaliśmy od internautów. Chodzi o bariery wejścia. Jaki jest kapitał, jaki powinien być kapitał zakładowy tworząc REIT? Jaki jest dedykowany podmiot ze strony ustawodawcy, który weryfikuje, czy dany fundusz jest REIT-em, czy nie? Tak pyta internauta. A chciałbym zapytać właśnie o tę barierę wejścia. Jak to tutaj zostało zrobione? Stwierdziliśmy wcześniej, że pokładamy pewnego rodzaju nadzieję z tym szeroko rozumianym projektem. Natomiast jeżeli pojawi nam się moda, no to tutaj troszkę ustawodawca, czy też może tak patrząc troszkę z perspektywy być może państwa, ktoś powinien trzymać pieczę nad tym, żeby jednak ten rynek był dobrze zorganizowany. Dobrze zorganizowany to też taki, gdzie nie pojawiają się podmioty, które pojawiają się na nim troszkę przez przypadek. Bardzo proszę. Może ja spróbuję udzielić odpowiedzi. No to jest, RIT-y będą podmiotem regulowanym przez KNF. Będą RIT-y jako spółki akcyjne dopuszczone do obrotu na GPW, będą podlegały wszystkim również regulacjom rynku publicznego. Więc tutaj wszystko w rękach KNF-u. Przypomnę też, że ustawa
REIT-owa jest dosyć szczegółowa i ona jasno określa, jakie warunki musi spełniać spółka, żeby takim REIT-em być. Jest tam szereg parametrów związanych z minimalną wartością kapitału, z dywersyfikacją portfela nieruchomości, z władzami, z polityką, którą prowadzi, etc., etc. I dopiero wtedy, kiedy dana spółka spełnia te warunki, może się ubiegać o status REIT-a, a żeby ten REIT faktycznie zaistniał na rynku, to musi zostać, przeprowadzić ofertę publiczną, zostać dopuszczony do publicznego obrotu, więc jeszcze raz KNF to wszystko przegląda, giełda po spełnieniu parametrów, warunków zapisanych w regulaminie dopuszcza akcję do obrotu, więc ten jest kilka poziomów testu, można powiedzieć, i dopiero wtedy, kiedy taka spółka nieruchomościowa przejdzie tych kilka prób ognia, inwestor będzie mógł kupić akcje na giełdzie, czy to w ofercie publicznej, czy to już potem normalnie w obrocie. Więc z tego punktu widzenia regulator zastosował kilka wentyli do tego, żeby dobrze przefiltrować kandydatów do tego, żeby stać się REIT-em, żeby być spółką notowaną na giełdzie. Jeżeli tego dotyczyło pytanie, to taka w zasadzie byłaby chyba odpowiedź, bo można również interpretować to w ten sposób, jak już potem wybierać, jakie kryteria, żeby wybrać już konkretne spółki, ale ja to rozumiem tak, że... Próg wejścia jeszcze może 50%. No właśnie, to chodzi o wielkość kapitału, tak, spółki, która miałaby być REIT-em, bo potem już na giełdzie chcą kupić akcje, to żadnego progu wejścia nie ma, to jedyny próg wejścia jest cena akcji kosztowego REIT-u. Panowie, jak zapatrujecie się na kwestię związaną z bateria? Panowie, jak zapatrujecie się na kwestię związaną z regulacjami i tą barierą samego wejścia? Czy tutaj różnicie się, jeżeli chodzi o zdanie, czy ktoś z panów chciał coś? Tak, odpowiedzieć. To jest jedna rzecz, o którą chciałem powiedzieć, że moim zdaniem to jest jeden z kluczowych elementów przygotowań do REIT-ów, a mianowicie to, że regulator powinien zrobić wszystko, żeby przygotowania do wprowadzenia tego produktu na rynek i sama ustawa i wszystkie regulacje były takie, żeby zminimalizować ryzyko systemowe. Znaczy my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby zrobić taki produkt, który będzie miał błędy strukturalne, które spowodują, że prędzej czy później doprowadzimy do jakichś dużych błędów, które spowodują perturbacje rynkowe, potencjalnie bankructwa, w sytuacji, w której tego można było uniknąć. Gdyż z punktu widzenia regulatora, jeżeli to mają być podmioty dopuszczone do publicznego obrotu, kluczowym jest bezpieczeństwo inwestorów, żeby oni mogli zainwestować w produkt, który przy określonych parametrach jest w cudzysłowie bezpieczny od strony regulacyjnej. I z tego punktu widzenia dobre właściwe przygotowanie ustawy jest kluczowe, żeby każdy poszczególny indywidualny inwestor miał poczucie, że ktoś faktycznie jest jakiś regulator, który trzyma nad całą strukturą budową pieczę. Panie, jak pan uważa, jak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o regulację? To znaczy, ja powiem szczerze, że to jest tylko pytanie, które kolegą pozostawił. Ponieważ oni bardziej będą zainteresowani, tak mi się wydaje, więc może tu przekażę mikrofon. No bo możemy się odnosić tak naprawdę tylko do tego projektu, więc wydaje mi się, że pytanie jest takie, czy on od tej strony spełnia podstawowe wymogi, czy nie. Na moje oko spełnia, ale no nie jestem tutaj specjalistą. Proszę bardzo. Znaczy tak, kwestie bariery wejścia, tak? Czy to będzie 30 milionów, czy to będzie 50, czy to będzie 100 milionów, to jakby sama bariera wejścia nie da gwarancji bezpieczeństwa inwestycyjnego, tak? Więc tutaj na pewno to, co pomoże jakby rozwojowi, tak, i wiarygodności w ogóle jakby tego produktu, to odpowiednie zapisy i regulacje dotyczące kontroli w ogóle tego rynku, tak? I to jest ważne, a to, czy spółka będzie musiała zainwestować 10, 50 czy 100 milionów, to nie ma tak naprawdę znaczenia, tak? Bo też, żebyśmy nie zamykali się na, powiedzmy, tych inwestorów polskich, tak? Może nie każdego będzie stać wykładać od razu duże pieniądze, ale z drugiej strony rynek nieruchomości rządzi się tym, że to jest rynek jednak nie dla wszystkich, tak?
inwestycje w nieruchomości są to wielomilionowe inwestycje, więc tutaj zapewne ta bariera może mieć jakieś znaczenie, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa na pewno nie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten draft ustawy adresuje wszystkie podstawowe takie bezpieczniki, które są dla REIT-ów, a które mogą być, znaczy poza to oczywiście tym, że musi być spółką publiczną, co już narzuca pewien rygor działania, jest pod nadzorem KNF, co daje dodatkowy komfort, bo to KNF rejestruje i rejestruje z rejestru REIT-ów, prowadzi rejestr REIT-ów. Po trzecie, no jest ten kapitał zakładowy minimalny, ale są te podstawowe testy, takie, które są dla REIT-ów, czyli jest test przychodów, prawda? Przychody muszą być realizowane z wynajmu nieruchomości 80%. Potem jest test aktywów, że 80% aktywów musi być jako aktywa, jako nieruchomości. Potem jest, tutaj bym ewentualnie uzupełnił, bo to jeden element, którego mi tutaj brakuje, to jest dopowiedzenie, co to znaczy nieruchomości, bo teraz jest takie dosyć szerokie. Jest oczywiście definicja nieruchomości, która jest na plus, że została rozszerzona o wszystkie inne kategorie nieruchomości, teraz nie są tylko i wyłącznie nieruchomości komercyjne, są dopuszczone mieszkania, ale również inne kategorie nieruchomości. Natomiast to, co by było istotne, myślę, z punktu widzenia inwestorów jako bezpiecznik, to jest to, żeby nie pójść skrajność i nie stworzyć takiego REIT-a, który owszem będzie miał przychody generowane z najmu, ale tych przychodów będzie niewiele, a tak naprawdę będzie prowadzony development na dużo większą skalę niż to powinno być, bo nie powinien być deweloperem w sensie stricte. Ja nie jestem za to, żeby wyeliminować zupełnie działalność deweloperską w REIT-ie, ale jakiś bezpiecznik powinien być, czy to powinno być 20% czy 30% aktywów. Jakiś bezpiecznik powinien być, tak? Więc test na nieruchomości jest. To jest też test na maksymalne zadłużenie, co jest na dosyć wysokim poziomem, bo jest 70%. Nie wiem, czy aż tak wysoko powinny się REIT-y zadłużać, ale myślę też, że to nie jest przepis na REIT, tylko to są bezpieczniki i to jest najważniejsze. Ta ustawa powinna formułować bezpieczniki, a nie powinna dawać gotowego przepisu. Myślę, że potem jest indywidualna ocena inwestorów, czy dany REIT jest bezpieczniejszy, czy mniej bezpieczny i pole do wyboru. Dziękuję bardzo. Czas nas goni nieubłaganie. Panowie, ostatnie pytanie i dosłownie deklaracja, tak nie, czy do końca roku uda nam się dopiąć ustawę, czy od początku 2018 roku będziemy mogli z REIT-ami ruszyć. Proszę bardzo. To jest bardziej chyba kwestia wiary tego, co może się wydarzyć. Wiemy, że w ciągu to można ustawę przegłosować, więc to nie jest specjalnie myślę, problemem. Wyzwanie myślę bardziej polega na tym, żeby zastanowić się, czy jest realne, żeby te regulacje, które mają wejść, żeby one były dobrymi regulacjami i żeby były skutecznie wprowadzone i egzekwowane. Bo to, co jest najgorsze, to jest wprowadzanie jakichś tam regulacji i zmiana za chwilę zasad gry, wtedy, kiedy już ten wyścig jest rozpoczęty. To niestety mieliśmy wielokrotnie z tym do czynienia, więc jakby dobre zasady, konkretne, takie, które będą konsekwentnie później egzekwowane i nie będą zmieniane w trakcie. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi byli pan Kuba Karyński, Macmillan spółka ZO, pan Marcin Juszczak, członek zarządu Capital Park, pan Przemysław Andrzejak, prezes zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Pan Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego w domu inwestycyjnym Xelio i pan Maciej Jacenko, dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Haitong Bank S.A. Dziękuję panowie raz jeszcze. Dziękuję państwu.